Fight Sport Andzor. Jesteśmy dzisiaj na targach FIBE. Co tutaj w ogóle robicie? Jak wypada prezentacja klubu i na czym się skupiasz tutaj na targach? Witam wszystkich. Słuchaj, właśnie za plecami mamy stoisko WCA i jako trener WCA mieliśmy pokazowy trening. Wczoraj od nas chłopak startował też na zawodach mistrzostw Europy. Wygrał. No i co? Widać, chłopaki też od nas mają trening pokazowy. I taki samy trening mieliśmy też z pół godziny wcześniej. Duże zainteresowanie w ogóle widzów tutaj ludzi, jeśli chodzi o to, co prezentowaliście, mówię o tarczach, o tego typu rzeczach. Ale trochę były ludzi, ale słuchaj, bo wczoraj było strasznie dużo ludzi, nie? Teraz jest niedziela, za parę godzin już koniec i trochę mniej jest ludzi. A tak to jak najbardziej, podchodzą jakieś tam, chcą zapisać na indywidualne treningi, także nie jest źle. Więcej jest chętnych na siłownię, bo też macie siłownię? Czy więcej osób jest chętnych do tego, żeby ćwiczyć sporty walki? Sporty walki. To słuchaj, bo my mamy taki klub, te warszawskie centrum atletyki, to jest taki, ten klub jest tylko dla zawodników, to jest zrobiony taki klub na wszystkie warunki dla zawodników, sztuki walki. Oczywiście, że jest boks, jest muay thai, jest zapasy, parter, MMA, wszystko. A jeżeli chodzi o siłownię, o maszyn, dziękujemy bardzo, brawa, szanowni. To nie jest taki, że najlepszy klub. A jest, jeżeli chodzi o MMA, o sztuki walki, o sporty walki, to jest najlepszy klub. Więcej oczywiście mężczyzn, czy kobiety też się interesują? Więcej mężczyzn, ale wiesz, MMA coraz popularniejszy i trochę też zainteresowane są ze strony kobiety też. Wczoraj ogłoszono walkę oficjalnie Mameda Khalidova na gali KSW 52 ze Scottem Askhamem. Oczywiście tutaj każdy gdzieś typował, że taka walka nastąpi. Mamed ambicjonalnie wziął tą walkę, czy myślisz, że sobie przekalkulował na chłodno, że chce powrócić w wielkim stylu? Słuchaj, ja tak samo jak prawie wszyscy dowiedziałem się o tym, że wczoraj nie wiedziałem, że Mamed będzie bił się z Askhamem. A jeżeli chodzi, czemu wziął, nie wiem, wiem, że będzie ciężko, że słuchaj, 40 lat to nie 30, to jest raz, druga rzecz, Askhan jest na najlepszej formie jest. Wolałbym, że Mamed zawalczył z kimś innym, a potem może tam spróbował z Askhamem, nie? Od razu, ile on nie walczył? Z rok chyba nie walczył, nie? Rok, równo rok. Tak, i od razu powrót, od razu z Askhamem. Moim zdaniem Askham jest lepszy zawodnik niż Narkun. Ja tak naprawdę, ja myślę, że Askham wygra bez Narkuna, nie? I na pewno to jest dobra walka, super walka, ale na pewno będzie ciężko dla Mameda. Ale Mamed lubi takie wyzwania, lubił ten błysk w oku, bo wielokrotnie stawiano rywali przed nim, o których wszyscy mówili, na pewno teraz przegra, to już jest ten czas. On przegrał, on kolejny raz wygrywał. Ja go widziałem bodajże 2 tygodnie temu i naprawdę no, forma rewelacyjna, no, facet się rusza jak wiesz. Nie, słuchaj, ja... Młody Bóg. Ja nie mówię, że Mamed przegra. Ja całym sercem wierzę, że Mamed może wygrać tą walkę i bardzo chcę, żeby on wygrał, ale... Patrząc na to, że jakiej formie jest Askham, jaką walkę pokazał z Materą, to wszyscy my wiemy, że będzie ciężko. Słuchajcie, Askham to jest taki zawodnik, że to jest prawdziwy zawodnik MMA. Nie ma coś takiego, że jest stójka, nie ma zapasy. Jest zapasy, nie ma stójki. On jest kompletny. I tak samo parter ma dobry. I on pokazał, że ma tą parter dobry, że z Michałem. A do tego... Znowu wracamy do tego, że Mamed nie jest taki Mamed już 5 lat temu, ale Mamed zawsze ma formę, cały czas trenuje i po prostu przeżyłam, nie? Myślę, że będzie ciężko. A tak zawsze wierzę w Mameda, nie? Wczoraj czymś się zaskoczyła gala KSW 50, oglądałeś walki? Bo wiadomo, wczoraj mieliście ciężki dzień, dzisiaj macie ciężki dzień, zdążyłeś coś obejrzeć? Powtórki oglądałem. Na żywo nie oglądałem, powtórki oglądałem. Co ja mam powiedzieć?
chodzi o tego typu. Za bardzo mi się podobała gala. Mówię prawdę, nie tak to jest, ale fajna walka była. Norman i Wrzosek. To była taka jedyna dobra walka. Bardzo szanuję Marcina, że ile on za 2 tygodnie miał do walki, wyszedł 5 rund ze złamaną nogą, szacunek. I to była taka bardzo dobra walka. I jak zawsze, jak on? Soldić też daje, pokazał. Ale też było tak, że Soldić przez moment naprawdę chyba się przestraszył tam, jak został rzucony i zupełnie inaczej zaczął walczyć od drugiej rundy. A on już jest z jednym z najlepszych zapaśników z Poznaniu i także słuchajcie, to też jak ktoś wchodzi na zastępstwo, to nie znaczy, że tylko on ma ciężko. I tak samo druga osoba też przygotuje się cały czas na przykład pod zapasy, a nagle skakuje kickboxer. Albo przygotuje się pod stójkę, a skakuje na parterowy. To też jest ciężko dla drugiej osoby też. I tak samo. No i waga 80 kilo, oni więcej ważyli. Tak, ale to ja plus minus na 2-3 kilo, ja myślę, że to nie robi takiej dużej różnicy. Ale ogólnie dobra walka była też. Ola Rola wygrała, to chyba dobrze, nie? Bardzo dobrze, super, bardzo dobrze. Słuchajcie, ja tak ogólnie kobiet nie oglądam, ale cieszę się, że wygrała. Jeśli chodzi o Mariana Żółkowskiego, widzisz go w pojedynku z Parkiem, teraz patrząc to, co Park wczoraj pokazał, to co pokazał między innymi właśnie Wrzosek. Słuchajcie, ja myślę, że Marian na pewno lepiej zawalczył go niż Wrzosek. Marian to naprawdę jest bardzo dobry zawodnik. Jeżeli chodzi o stójkę, to ma super stójkę i coraz lepsze jest zapasa. Także moim zdaniem Marian wygrał tą walkę. Ja tak myślę. Ciągle widzę Cię zajętego treningami w Berku WCA Fight Team, pracującego z ludźmi, poświęcającego się dla tych ludzi. A kiedy tak naprawdę Ty będziesz miał czas dla siebie, do przygotowania, do swojego przygotowania, czy na KSW, czy gdzieś w jakiejś innej organizacji, bo nie wiem, jak wygląda w tej chwili sytuacja kontraktowa. Chyba nic się nie zmieniło. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co tam się mam. Nie dzwonią z KSW? Nie o to już. Ogólnie co, jakie mamy kontrakt, nic nie wiem, bo na razie jest tam. Nie myślałem, że czy będę startował, czy nie. Ogólnie Arbi mnie męczy, ja chciałbym startować, nie? Bo ale tak, oni potrzebują, było widać wczoraj, że potrzebują nazwisk, potrzebują dobrych zawodników i widowiskowych, tak jak ty. A, to wiesz, słuchaj. Nie wiedziałem, że jestem taki dobry, nie? No jesteś, no przecież ludzie się dopytują cały czas o ciebie. Nie ściemniaj, proszę cię. Słuchaj, ja cały czas chcę walczyć. Bo mi znacie mojego brata Arbiego Szymaju. On mnie męczy z tymi zajęciami, bo wiesz, zawsze mówi, że ja muszę prowadzić zajęcie, muszę być trenerem, że tak to ogólnie to ja sam chciałbym startować. Zobaczymy. Ale to kontest jest problem. Może martwi się o ciebie. Może i martwi, nie? Słuchaj. A jak jesteś w formie fizycznej, takiej tylko treningowej, gdzie poświęcasz się, czy sam trenujesz? Moim zdaniem nie ma zawodowych sportowców byłych, nie? Ja cały czas coś robię, nie da się nie trenować, bo 2 dni, na przykład jak mam wolne 2 dni, to naprawdę ja i tak nudzę się w domu, nie? Chcesz mi od razu na trening. Chociaż cokolwiek, siłownie, bieganie, boksowanie, coś ja muszę robić, bo się nie da. Bo czy zostawię ten sport, czy nie, to i tak będę trenował, bo to ja cały czas trenuję. Naprawdę, to nie jest, że nie mam formy. Ja mógłbym skoczyć tak samo jak Marcin z Parkiem. To nie znaczy, że ja dałbym na przykład wytrzymał 5 minut, nie wiem co tam było, ale naprawdę cały czas mam formę, nie? Cały czas jestem w formie, nie? Utrzymam. Wczoraj... Muszę utrzymać to. Rozumiem. Wczoraj ogłoszono też Mariusza Pudzianowskiego, z Arbim przedyskutowaliśmy, rozłożyliśmy to na czynniki pierwsze, a kiedy pojawi się Krystian Pudzianowski, kiedy na FFF, czy w ogóle pojawi się, czy nie stracił chęci do walki po tamtym pojedynku, gdzie naprawdę to był ciężki pojedynek z jego rywalem? Słuchajcie, na pewno się Krystian pojawi się, na pewno nie tracił chęci do walki, do treningu, nie? A jeżeli chodzi kiedy, z kim, gdzie, nie wiem jeszcze nie wiem. Wiem, że trenuje. Dzwonił? Ale on ze mną trenuje. A, przyjeżdża, tak? No nie, pytałem, czy dzwonił, bo jest jakiś przeciwnik.
wcześniej sam Powal też sam coś tam robił, też siłownie, bieganie, coś. A teraz już powolutku zaczął ze mną, już powolutku zaczęliśmy razem trenować dalej. I prawdopodobnie, ja myślę, że pod koniec roku jakaś walka będzie. Pod koniec roku. No bo dobrze, to rozumiem, że jest jakiś termin gali wyznaczony. FFF? Tak, jak najbardziej, FFF. Na razie FFF. To czekamy i czekamy na kolejny pojedynek. Anzor, no i czekamy przede wszystkim na Ciebie, na Twój powrót. Dziękuję bardzo, że czekacie. Mam nadzieję, że ja wrócę. Anzora Żyjew, dziękuję.